Jak usłyszałem nazwę samochodu, który dzisiaj mam przetestować, to zrobiło mi się mokro. Jeep Avenger, Mściciel. I od razu sobie wyobrażałem tego Thora, Kapitana Amerykę, Ironmana, wielkiego, potężnego z V8-ką pod maską. A zobaczcie, co nam dali. Przecież ten samochód powinien się nazywać Jeep Jaś Fasola. Nawet grymas twarzy ma podobny. Tak brzmi szalone 1.2 z trzema cylindrami produkcji, uwaga, francuskiej, ponieważ mamy tutaj samochód, który został A. zaprojektowany we Włoszech, B. jest amerykański, C. ma technologię francuską, D. jest produkowany w Tychach w Polsce. Piękny konglomerat, a to dlatego, że mamy teraz koncern Stellantis, który powstał z połączenia PSA, z połączenia Jeepa, Chryslera, Dodge'a, tych wszystkich amerykańskich i jeszcze z połączenia Fiata. I stąd platforma tutaj w tym samochodzie to jest to samo, co mamy w Peugeotie na przykład 2008 albo w Oplu Mokka B, bo jeszcze Opel dołączył do tego całego interesu międzynarodowego. Natomiast delikatnie ją zmodyfikowano. Auto nie jest duże, to jest typowy crossover segmentu B, który ma się zemścić na innych crossoverach segmentu B, które są po prostu nijakie. A tutaj naprawdę mamy samochód, na który patrzycie i mówicie: ja pieprzę, jaki fajny. I naprawdę fajnych akcentów nawiązujących do Jeepa jest tutaj bardzo dużo. Choćby ta atrapa chłodnicy składająca się z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu charakterystycznych dla Jeepów elementów. Takie smaczki jak tutaj, ta przednia część wszystkich Jeepów. Na przykład Wranglerów, jaką macie pięknie wpasowana. Tutaj zobaczcie kompas, w którym ukryto radary do systemów wspomagania. Tu zobaczcie, jaki fajny znaczek wkomponowany w szybę. Na wszystkich felgach macie też znaczek jeepowski. Tutaj napis Jeep na tych plastikowych elementach. Szyba z zewnątrz jest przyciemniana, więc tego nie widać, ale tutaj od środka widać, że są góry. Tutaj wytłoczono też takie typowe elementy dla wszystkich Jeepów, gdzie zazwyczaj jest napisane, są jakieś techniczne niuanse. Tutaj tych technicznych niuansów akurat nie ma. Ponieważ wszystkie te elementy plastikowe, które zastosowano na zderzakach, na nadkolach, na progach tutaj, w tym miejscu, mają jedno zadanie. Zminimalizować ewentualne szkody parkingowe, bo te elementy plastikowe wszystkie się demontuje i wkłada nowe, są znacznie tańsze niż elementy te stalowe i potem, które wymagają lakierowania. Zobaczcie, te listwy na przykład, one aż tutaj zachodzą na bok, dokładnie tak samo jest tutaj, w tym miejscu, je się po prostu odkleja w momencie i są na zatrzaskach i w momencie, kiedy zostają uszkodzone, to sobie to wymieniacie. Nawet tę część zaprojektowano tak, żeby wystawała poza obrys samochodu, więc pierwsze co, jak dostajecie przycierkę, to przycierana jest ta część, a nie blacha. Tak dokładnie powinno się projektować samochody miejskie. Nawet lampy są takie wklęsłe celowo, nie tylko ze względu na design, ale jak pójdzie Wam jakaś stłuczka i dostaniecie na przykład tutaj w ten róg, to chodzi o to, żeby lampa ocalała, nie była porysowana, nie pękła, tylko żeby ocalała, bo jest droga. Jeżeli jest LEDowa, tak jak tu Jeep Performance LED, to może kosztować w serwisie nawet 10 tysięcy złotych, a tak to wymieniacie tylko plastikowe elementy, bo nawet zderzak przedni składa się z dwóch elementów, lakierowanej, tej górnej, i plastikowej, tej, którą można zdjąć i wymienić. Podjazd pod krawężniki albo pod jakieś przeszkody miejskie, nawet jak mieszkacie na przykład w bloku, który ma garaż podziemny z bardzo stromym podjazdem, to po pierwsze, macie tutaj bardzo duży kąt najazdu, bo aż 25 stopni, po drugie, duży prześwit, bo 20 cm i po trzecie, kąt zjazdu to aż 35 stopni. I jeszcze dodatkowo, tutaj to już to jest srebrne, ale tu, gdzie najczęściej przycieracie, jest już plastikowe, więc jak przytrzecie, to tego widać nie będzie. Zajebiście mi się podoba filozofia skonstruowania przez Jeepa samochodu miejskiego. Dokładnie tak powinno to wyglądać. Oczywiście, jak mówimy Jeep, to myślimy Wrangler, to myślimy Cherokee, Grand Cherokee, czyli te wielkie, potężne amerykańskie Jeepy. I wiele osób, wielu dziennikarzy będzie oczywiście krytykowało to auto, choćby za to, że mamy napęd tylko na przód, że mały silnik, że mały, że nie przypomina Jeepa, ale fajne jest to, że weszli do segmentu, który jest oblegany przez w zasadzie wszystkie popularne marki, i stworzyli coś nowego. Podeszli do tego trochę inaczej niż standardowo podchodzą inni producenci. Mówię i o tym prześwicie, i o tych kątach najazdu i zjazdu, i o tych wszystkich plastikach. Co więcej,
jak na Jeepa i w ogóle jak na samochód, jest bardzo tani. Ostatni raz tak tanie auto testowaliśmy rok temu, naprawdę. Poniżej 100 tysięcy złotych wyjściowa, czyli 99 900. Co za to dostajecie w tym wypadku? Nie wiem, ile teraz kosztuje, tyle był jak testowaliśmy, ale ceny idą tak szybko w górę, że lepiej sobie w Google wpiszcie. Jeep Avenger cena. Co za to dostajecie, za te 99 900? No dostajecie silnik francuski, tak jak powiedzieliśmy na początku. W Jeepie ta jednostka nazywa się 1.2T3, w Citroenach i w Peugeotach PureTech i to jest dokładnie to samo. W tamtych innych samochodach występuje w różnych odmianach mocy. Tutaj mamy po prostu 1.2, 3 cylindry i 100 koni mechanicznych, nieco powyżej 200 Nm. Nie są to wartości zwalające z nóg, ale pamiętajmy o tym, że mówimy o aucie segmentu B, crossover segmentu B. O, skoro trzasnęliśmy maską, to trzaśnijmy też drzwiami. Jak na segment B to ok. W porządku, nie rezonują zbytnio. Troszkę można powiedzieć. No dobrze, nieco ponad 4 metry długości, niecałe 1,80 m szerokości i wysokości tyle, że wchodzi mi pod pachę. Natomiast we wnętrzu tego miejsca powinno być sporo, twierdzi Jeep, bo na przykład bagażnik ma... Według Jeepa ma 380 litrów pojemności w tej wersji benzynowej, bo jest jeszcze wersja elektryczna, tam jest trochę mniejszy. Ale jak tak na niego patrzycie, to uczciwie mówiąc, to ja nie widzę tutaj nawet 280 litrów, a 380... No to nie wiem, może jak tą półeczkę tutaj położymy, no to będzie może już 300, ale nadal nie ma na pewno 380. Dodatkowo tutaj jak obniżycie półkę, to te zaczepy będą Wam te ograniczały możliwości załadunkowe, ale można sobie tę półeczkę na przykład ustawić, tak, i tam wrzucić jakieś szpargały. Tam można sięgnąć i zobaczyć, co jest, a tutaj są takie rzeczy, między innymi wzmacniacz do sprzętu audio, za 1000 zł można mieć koło dojazdowe. Więc to fajne, nie ma tutaj żadnego mchewa, więc żadna bateria nie ogranicza nam pojemności. No to co, to zobaczmy jak w tym dolnym położeniu, ile tu walizek wejdzie. No to una walizka i to by było na tyle. Jak na płasko, to tutaj jeszcze niestety te wąsy ją ograniczają pojemność i praktyczność tego bagażnika. Więc za dużo tutaj, tak szczerze mówiąc, nie upakujecie. Tak jak mówię, o, tam Wam to ogranicza. Więc tylko miękkie torby, ewentualnie walizki kabinowe plus plecaki, bo tak na większe bagaże niestety nie jest zbyt praktyczny. Jak zdemontujecie sobie półeczkę, o, tak, w ten sposób, no to powinno być troszkę lepiej. No niekoniecznie. No niestety, nawet jak tak postawicie, a no chyba, że tak. Raz. Dwa, no też nie. No nie, dwie duże walizki tutaj będzie bardzo ciężko włożyć, chyba że będą z miękkich materiałów czy coś takiego. Niemniej takimi mniejszymi torbami i mniejszymi kabinówkami powinno dać się to jakoś sensownie zagospodarować. To, co jest fajne, to to, że jakościowo to jest dobra półka, solidna. Bardzo łatwo się ją montuje na takich zatrzaskach, szybciutko, trzask, prask. To, co jest fajne, to to, że ta półka też jest zrobiona solidnie. Żadna to nie jest wytłoczka, to nie jest jakaś drewnopodobna struktura, tylko porządny, solidny, twardy plastik, który powinien dużo wszystkiego utrzymać. Jak tu włożymy tę walizkę teraz, to zobaczcie, przestrzeni jest nieco więcej, ponieważ nie ograniczają nas tutaj tak bardzo te zaczepy boczne. Fajnie, że tutaj po bokach nie ma plastiku, który zawsze od walizek i od innych towarów się rysuje, tylko tu jest ta taka ala wykładzina, może nie najlepszej jakości, ale przynajmniej i nie będzie hałasowała, nie będzie się rysowała. Jeden haczyk tu, drugi tu, oświetlenie LED-owe też jest, tu zapewne są jakieś bezpieczniki, nie będę otwierał, żeby mnie nic nie popieściło, bo ja nie lubię 12 V, już na nie reaguję drgawkami. I zobaczcie, o, jeszcze tutaj Jeepek jest nawet w lampie. To teraz pytanie, czy do tego crossovera segmentu B jesteśmy w stanie chociaż dzieciory posadzić na tylnej kanapie. A sprawdzi to dziecior 1,95 m, czyli ja. Dobra, przesuwam sobie to tak tutaj, żebym mógł siedzieć jako ojciec rodziny, bo na przykład po imprezie żona prowadzi, a jak żona prowadzi, to mąż siedzi z boku. Mąż ma opuszczony maksymalnie fotel, ma, bo fotel jest nieregulowany na wysokość, to jedyna wysokość fotela pasażera. Mam miejsce nad głową, mam, no tak w mieście dojadę 20-30 km bez problemu, tę godzinkę do znajomych, albo raczej od znajomych. No i powiem Wam, że jak na segment B, to jest lepiej niż dobrze. Kanapa nie jest regulowana, zagłówek jedynie fatalnie mi się wbija tutaj w kark,
Natomiast na kolana mam miejsce, tam pod, nad stopami mam bardzo dużo tego miejsca, zaskakująco, jak na taki samochodzik. Nad głową tutaj to miejsce też mam, więc jedyny mankament, jak rozpatrujemy ten samochód jako samochód miejski, to jest dokładnie ten zagłówek, który mi się wpija w kark. Ale osoby, słuchajcie, które mają 1,70 m, to im tutaj będzie wygodniej nawet na dłuższych trasach. Jestem w szoku, naprawdę, to segment B, to auto ma tam 4 metry i parę centymetrów dosłownie. Są kieszonki w drzwiach, są tutaj takie zameczki, nie wiem za bardzo po co. Jest jedno gniazdo USB-C, nie ma nawiewów. To co jeszcze jest, to jest kanapa składana w proporcjach 40-60, nie ma podłokietnika i nie ma też żadnych cup holderów z tego co widzę, więc na krótkie dystanse ok, ale jak gdzieś dalej jedziecie z dzieciorami, no to już nawet nie będą miały gdzie włożyć sobie piciu, ponieważ nawet nie ma tutaj żadnych schoweczków w drzwiach, więc nie ma gdzie włożyć butelki, ewentualnie tutaj może. Dobrze widać, dobrze, fajne rozwiązanie z ISOFIX-ami, bo tu się to rozpina z jednej strony, z drugiej wygląda to estetycznie i ten ISOFIX tam jest schowany. No, więc co? Do miasta jak znalazł, żeby wozić dzieciory między przedszkolem, szkołą, a nawet czasami przewieźć styranego pracą męża choćby. To, co może dzieciakom się nie podobać, to wysoki strasznie ten próg tutaj, zobaczcie. I szeroki. Tu jest takie wgłębienie, a ten próg jest naprawdę wysoki, więc małe dzieci będą musiały przeskakiwać nad nim swoimi krótkimi nóżkami. Z tyłu plastik fantastik na całej powierzchni drzwi. Nawet już się nie pokuszono o to, żeby chociaż tutaj w tym miejscu pod łokieć zrobić coś miękkiego. Żeby jak starsza osoba wsiądzie albo dziecior bez fotelika, to żeby mógł sobie tu oprzeć komfortowo łokcia. No nie łoprze. Ale pod względem przestronności tak. Ta klamka z jednej strony jest spoko, fajna, bo jest ładniejsza linia nadwozia wtedy. Natomiast no dzieciorek jak przyjdzie taki 1,30 m, to mama drzwi, mama drzwi, mama otwórz drzwi. O. Otwór sam w sobie też nie jest zbyt duży, natomiast już dzieci jak same wchodzą, to jest ok. Jak będziecie musieli tu włożyć fotelik i go zamocować, no to troszkę trzeba będzie się nagimnastykować. Strasznie duża klapka do wlewu paliwa. Zobaczcie, ile tutaj jest pustej przestrzeni dookoła niej. To prawdopodobnie dlatego, że stosuje się ją też w wersji elektrycznej, która oprócz tego, że ma gniazdo Type 2, to jeszcze pod spodem CCS-a, a oprócz tego zapewne jakiś wyświetlacz pokazujący poziom naładowania baterii i jeszcze być może jakieś przyciski do tego, żeby na przykład odłączyć kabel od ładowania. Ładnie, co? No i o to dokładnie chodzi, żebyście się cieszyli, żeby gęba Wam się uśmiechała, jak wsiadacie do takiego samochodu, to jest raz, a dwa, żeby był praktyczny. I tej praktyczności też tutaj jest mnóstwo, bo zadbano o to, żeby to były półeczki, w które wrzucacie od niechcenia jakieś rzeczy typu chusteczki higieniczne, kabel do ładowania, telefon, portmonetkę, cokolwiek innego. Macie schowek i to zobaczcie, jaki głęboki tam. Nie mogę sięgnąć do jego końca, bo jest tak wielki. Większego schowka to ja nigdzie jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc, w żadnym aucie. On tam sięga chyba prawie do komory silnika. Tutaj macie duży schowek, akurat w naszej wersji z ładowarką indukcyjną. Tu, o, tutaj jak sobie położycie telefonik, proszę bardzo, to i go widzicie, i się ładuje, i jednocześnie tu jest jeszcze taki duży znaczek pokazujący, czy się ładuje. Jak go włączymy, to zaraz zobaczycie. O. Ładuje się i pokazuje Wam bateryjkę, więc nie zerkacie. Ładuje się, czy się kurde nie ładuje? Naładował się, czy się jeszcze nie naładował? Tylko Wam pokazuje tutaj, że jest, ładowanie się odbywa. Jak chcecie ładować po kablu, to macie do dyspozycji gniazdo standardowe USB albo USB-C. Oprócz tego jeszcze macie tutaj w podłokietniku, który jest regulowany wzdłużnie, na wysokość już nie, jeden schowek albo takie cup holdery, które możecie sobie o przesuwać dowolnie i tworzyć sobie przegródki. Albo tutaj wieziecie napoje, albo jakieś inne rzeczy. Albo macie jeszcze trzeci taki zamykany schoweczek. Tutaj nie jest wyłożony żadnym materiałem, jest jedynie taki plastikowy. Oprócz tego w drzwiach też takie schoweczki, ale tu nie wejdzie żadna 1,5-litrowa butelka wody, tylko raczej takie półlitrowe. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to na szczęście tutaj jest ta część już miękka.
Natomiast cała reszta, tak jak na tylnych drzwiach, pozostała plastikowa. Co do designu i co do jakości samych tych materiałów, nie można mieć zastrzeżeń, poza tym, że jest to plastik, ale przynajmniej taki plastik, który nie jest jakoś specjalnie hamowaty, tylko ma przyjemną fakturę i strukturę. Ładna gałka dźwigni zmiany biegów, taka duża, jeepowa, fajna, kompaktowa kierowniczka. Bardzo mi się podoba to nawiązanie kolorystyczne, akurat w tym egzemplarzu, do karoserii. To podejrzewam, że to jest akurat plastik polakierowany, ale wygląda naprawdę estetycznie i ładnie. Nasza wersja to oczywiście nie jest podstawowa za 99 900, tylko taka najwyższa Summit, która kosztuje 130 parę tysięcy złotych. Do tego jeszcze musicie dopłacić na przykład za takie skórzane fotele. Ale zamykacie się w tych 140 z full wyposażeniem, łącznie z tym, że ma kamerę 360 stopni. Proszę bardzo, tutaj jest rzut z góry. Jakbyśmy zaczęli jechać, to ona sobie zapamięta wszystkie te miejsca. Jest tak, a nie, nasza nie ma chyba, nie, musi mieć. O, widzicie, jak zapamiętała sobie obraz? Więc tak to działa. O, i zapamiętuje dalej. Więc takie to troszkę oszukane 360 stopni, bo powinien też mieć przecież kamerę z przodu, która pokaże nam widok z przodu, i kamery z boku, a to jest taki trochę oszukany obraz, zapamiętany z tego, co te kamery nagrały nam. A ciekawe, czy jak go teraz wyłączę, to będzie pamiętał, co się nagrało. Przecież to o to chodzi. Parkujecie i potem chcecie wyjechać z tego miejsca parkingowego. No i dupa. Nie zostało zapamiętane. Tu, oprócz tego, że ten ekran, który ma 10,25 cala i jest dotykowy, mamy jeszcze ikonki takie fizyczne, na przykład jak szybko chcemy coś zmienić w samym samochodzie, to taką ikonkę włączamy i tutaj możemy sobie kilkoma funkcjami sterować. Albo wracamy do home i mamy wszystko to, co na ekranie. Bardzo praktyczne i fajne rozwiązanie. Na kierownicy też przyciski fizyczne, a nie żadne dotykowe, sterujące podstawowymi funkcjami. Tutaj zegary już cyfrowe i nawet nie wiem, bo jeszcze nie sprawdziłem, czy one w ogóle mają jakąkolwiek możliwość ustawień. Wybierz utwory na ekranie dotykowym. A, czyli żeby muzykę puszczać. A, okej, czyli tutaj się zmienia nam muzyczkę. No więc podejrzewam, że ekrany są takie podstawowe. Ewentualnie można spróbować sobie je tutaj pozmieniać. Komunikacja, dostosowanie. Dostosowanie wyświetlaczy. Kolor ekranu. Wyświetlacze. O, proszę bardzo, można sobie, dostosuj informacje dla kierowcy i sobie wybieracie, jaki chcecie mieć te zegary i ustawia się to dokładnie z poziomu tego centralnego, multimedialnego wyświetlacza. I zobaczcie, nawet widgety można sobie dodawać, można sobie strony tworzyć, a nie można osiągnąć to maksymalną liczbę stron. Okej, rozumiem. Więc można je sobie naprawdę fajnie, dowolnie konfigurować. Ale jaja, super. Nie są to spektakularne zmiany i nie jest to grafika premium, ale jest bardzo czytelna, to po pierwsze. A po drugie, co też mi się bardzo podoba, jest taka zabawna, wesoła po prostu. No. A lubimy zabawne samochody, szczególnie jeżeli mamy jeździć nimi po mieście i mają nas zwyczajnie cieszyć. To zobaczmy, jak ten jeździ, nie tylko po mieście. I słuchacie tego, co Bąk mówi, czytacie dokumentację techniczną i sobie myślicie, no i co to 1, 2, 3 cylindrowe w takim Jeepie potrafi? Ale wierzcie mi, że to jest jeden z najlepszych trzycylindrowych silników świata. Ja wiem, że trzy cylindry nie budzą entuzjazmu, ale zarówno jeżeli chodzi o brzmienie i elastyczność i to, jak on się zabiera do roboty, to tutaj wrażenia są więcej niż dobre. Też się absolutnie niczego dobrego nie spodziewałem. Oczywiście cały czas rozpatrujemy i pamiętajmy o tym ten samochód jako auto miejskie, crossovera segmentu B. I gdy tak do niego podejdziemy, jako mieszczucha, to naprawdę dynamika ta taka przy niskich prędkościach jest świetna. On się zbiera raz, dwa. Oczywiście do mieszczucha powinien mieć jeszcze automat, a jest niedostępny, przynajmniej póki co z automatem, a szkoda, bo to byłby optymalny wybór. Na papierze przyspieszenie do setki to 10,6 sekundy, czyli nic specjalnego, ale tak jak mówię, w tych dolnym zakresie prędkości jest super. Super też zaskakujące, ma zawieszenie, które idealnie wybiera wszystkie te nierówności na tych płytach standard, na tej standardowej drodze, na której testujemy zawsze każdy samochód. Proszę, wjeżdżam w większe doły i ta opona o wysokim profilu i to wyższe zawieszenie naprawdę świetnie to wszystko tłumią.
No w szoku jestem. I ten silniczek z jednej strony ma super moment obrotowy, zobaczcie. Ja teraz przy 50 na godzinę włączam piątkę, mam 1300 obrotów. Dodaję mu gazu i on zaczyna normalnie od tych 50 przyspieszać. Nie są to oczywiście przyspieszenia takie, które urywają łeb, ale nie trzeba redukować. Jak startujecie z jedynki, z dwójki, z trójki, to od razu się wrzuca kolejny bieg i ten moment obrotowy 250 Nm niezbyt duży, ale dostępny naprawdę od samego dołu, sprawia, że przyjemnie, szybko przyspiesza, można szybko te biegi zmieniać. Generalnie, jak się uprzecie, to możecie zrobić tak, że startujecie nim z jedynki, a potem od razu wrzucacie mu piątkę. Prawie jak automat. Nie potrzebujecie automatu. Potem już szósteczka, jakoś przy 60 na godzinę. A jednocześnie, co jest też jakieś takie specyficzne nieco dla niego, jest to, że on lubi wysokie obroty. On lubi, jak się go wkręca tam w okolice tych 5-6 tysięcy obrotów i wtedy też nawet dobrze to znosi. Oczywiście słyszycie, że to nie są 4 cylindry, ale nie jest to też taki męczący uszy stukot, jak w niektórych 3-cylindrowcach, na przykład TSI. Tutaj jest dużo wyższa ta kultura i na przykład w tych niskich prędkościach obrotowych, 1400-1500, to tego w ogóle nie czuć, bo silnik jest całkiem nieźle wyciszony. Spodziewam się, że tak dobrze nie będzie na autostradzie, bo już słyszę przy 70-80 km na godzinę, że szumy powietrza opływającego na dworze są tutaj dosyć duże. Ale fajne jest to, że się w nim siedzi i człowiek się uśmiecha sam do siebie, bo jest taki zabawny, no. Zawsze powtarzam, że nieważne ile auto kosztuje, ważne, żeby było jakieś, żeby człowiek mógł o nim opowiadać, żeby go cieszyło, to jest najważniejsze. Spędzacie w tych samochodach przecież czasami wiele godzin dziennie stojąc w korkach i fajnie, żeby to było radosne spędzanie czasu, a nie co ja kupiłem, jakie ja auto kupiłem. I w tym aucie macie szansę spędzić czas naprawdę na wesoło, nawet patrząc na niego, na tą deskę rozdzielczą, na te wszystkie kolorki. Mnie się podoba. I ta wersja 1.2 GSET3, bo dokładnie tak się nazywa ten silnik, jest dostępny tylko na 3 rynkach w Europie. W Polsce, we Włoszech i w Hiszpanii. Na pozostałych ten samochód występuje tylko w wersji elektrycznej, która ma jedną zasadniczą wadę. Jest aż 85 tysięcy złotych, czyli prawie dwukrotnie droższa niż ten 1.2. Tam jest bateryjka jakaś 50 kWh. Podobno będzie też dostępna wersja z napędem na 4 koła, ale raczej nie w benzynie, tylko też w elektryku i będzie on miał po prostu 2 silniki elektryczne. Bardzo przyjemnie i dobrze się prowadzi jak na crossovera segmentu B. I to takiego mocno podwyższonego, bo 20 cm prześwitu w tej klasie to jest naprawdę coś. I mimo, że jest dosyć niski, bo to jest na poziomie tam 1,50 paru centymetrów, to w środku jest dużo miejsca i czujecie tę ciut wyższą pozycję względem innych samochodów, choćby hatchbacków. Widoczność doskonała przez przednią, przez boczne szyby. Troszkę szerokie są te słupki C tylne. Natomiast auto jest stosunkowo krótkie, więc aż tak bardzo to nie będzie przeszkadzało. Duże, wystarczająco dużo pokazujące lusterka boczne. Spoko pozycja za kierownicą, siedzę idealnie, mam miejsce nad głową. Zobaczcie, jaka fajna podsufitka nawet tutaj jest. To nie jest taka ordynarna wykładzina z komfortu po 9,90 za metr kwadratowy, tylko nawet wzorek ma taki bardzo fajny. Fajne jest też to, że na przykład, żeby pasażerowie mieli więcej miejsca z przodu nad głowami, to wyprofilowano w ten sposób. To oczywiście też przygotowanie pod szklany dach, którego u nas nie ma, ale który można zamówić, kosztuje 7 tysięcy złotych pewnie, coś takiego. A teraz wejdziemy w tryb sport i Bąk spróbuje wykręcić samochodem z manualem czas fabryczny podawany przez producenta, czyli 10,6 sekundy od 0 do 100. Tryb sport oczywiście. Błoto, śnieg, eko, normalny sport. Jest tryb sport. Tutaj mamy 100 koni, więc ja myślę, że należy wyłączyć całkowicie klimatyzację. I to nam pozwoli wykręcić zajebisty czas. O, zapiszę na dwójce! Chyba już. No trwało to ze 2 lata.
a efekt jest spektakularny. 11,99 z wyłączoną klimą. Reset. I podejście numer 2. Troszkę gorzej, 12,27. Silny wysiadasz. Do widzenia. Ja to muszę pokonać, tę bestię. Czy ja tutaj mam jakiś wyłącznik systemu ESP? To by mnie się przydało. Kontrola trakcji. Ha! Teraz pójdzie dobrze. No musimy zejść do tych 11 teraz, nie? Bo wstyd będzie i hańba na dzielni. 10 seconds later. No i proszę bardzo. I proszę. I co? I co silny? Co? 11,22. Już. No nie jest to demon prędkości. Tak jak powiedziałem, do tych 50, 60, 70 na godzinę tych miejskich prędkości jest jeszcze w porządku. Natomiast potem już nie jest w porządku. No ten trzeci bieg trwa i trwa i trwa, zanim dojedziecie do tych 100 na godzinę. Więc zdecydowanie miejskie warunki tak, ale jak przyjdzie Wam w trasie na przykład kogoś wyprzedzić, jakiegoś tira 80 jadącego i będziecie musieli go to sprawnie zrobić, no to lepiej zaplanować ten manewr z dużym wyprzedzeniem, najlepiej 2-3-dniowym. No to teraz sobie wjedziemy na ekspresówce, na ekspresówkę, na ekspresówce nie musicie wyprzedzać z jakimś specjalnym planowaniem, po prostu czekacie sobie na lukę na lewym pasie, jak jedziecie prawym, w nią się wbijacie i śmigacie. No na takiej drodze do Strykowa to też może być problem wbić się, natomiast na szczęście tam nawet lewy pas jedzie 90 na godzinę. A my jesteśmy na S8 i włączamy się do ruchu. Czy do końca pasa uda nam się osiągnąć? No nawet kurna GLC przy nas blokuje, no. Nie, to, proszę Państwa. Jest inna kategoria samochodu ten Jeep, proszę. Dobijamy do 120, dobiliśmy i to zanim dojechaliśmy do Warszawy. Nie jest źle. Resetujemy. I nawet w kabinie też jest jeszcze przyzwoicie, powiedziałbym. Ten silniczek ma teraz około tam 2800 obrotów na tym szóstym biegu. Może, no może nawet 1000, 2500 nawet, więc jest naprawdę przyzwoicie, to jest po pierwsze. Po drugie, szumy, owszem, słychać powietrza opływającego nad wozie, ale nie są jakoś specjalnie drażniące. Nie słychać za to na przykład zawieszenia i opon, które jadą tutaj po takiej bardziej betonowej niż asfaltowej nawierzchni i ona w niektórych samochodach bywa słyszalna i odczuwalna, a tutaj tak nie jest. Tutaj podobnie już jak w większości samochodów, to nawet w segmencie B już są systemy wspomagające kierowcę, czyli aktywny tempomat, który i zahamuje kiedy trzeba i przyspieszy kiedy trzeba, asystent pasa ruchu, który tutaj niestety nie utrzymuje go po środku pasa ruchu, chyba że gdzieś trzeba to włączyć, a ja tego nie znalazłem. Natomiast o, odbija od pasa do pasa i też poinformuje Was, żebyście złapali kierownicę, kiedy będzie to konieczne. Generalnie to wyobrażam sobie, powiem szczerze, z taką prędkością i w takich warunkach pojechać tym samochodem gdzieś dalej. Nie powinno być to jakoś specjalnie męczące. Nawet fotel jest dosyć wygodny, choć wolałbym, żeby był inaczej wyprofilowany tutaj pod plecami. Nie ma tutaj niestety regulacji podparcia lędźwiowego, nie znalazłem takowej, a przydałoby się móc to właśnie wyprofilować, bo tam za głęboko mnie akurat wpadają w plecy, no ale to są zupełnie indywidualne cechy. Wysoki zagłówek, troszkę może za niskie oparcie fotela, ale nie jest źle. No i zużycie paliwa w takich warunkach to będzie około 6 litrów. Mówiąc krótko, zaskoczył mnie ten samochód, a ja bardzo lubię zaskoczenia, bo jest jakiś. Większość samochodów, szczególnie tych z niższych segmentów, jest dzisiaj nijaka, nie zwracają na siebie specjalnie uwagi. Ten fajnie wygląda, bardzo podoba mi się to, że został zaprojektowany stylistycznie z myślą o mieszkańcach miast, że jak coś uszkodzicie, to naprawa będzie tańsza, że jak będzie przycierka, to łatwiej będzie wymienić ten plastikowy element niż lakierować na przykład drzwi czy błotnik. To, że ma tyle tych jeepowskich akcencików. Ja wiem, że malkontenci powiedzą, że to nie jest Jeep, to jest Fiat, to ma silnik z przodu, to ma napęd z przodu, manualną skrzynię, tylko 3 cylindry, 1-2 pojemność. Jaki to Jeep? No to powiem tak, wolałbym kupić taniego Jeepa niż taniego Fiata. To jest raz. Dwa, naprawdę widać, że przy projektowaniu tego auta komuś się chciało.
Komuś się chciało zrobić fajne, radosne wnętrze, komuś się chciało te akcenty, jak ta biedronka na dachu poupychać, komuś się chciało na tej szybie tutaj zrobić takiego chłopca z tą lunetą i to doceniam. Jeżeli chodzi o samą jazdę, fajne zawieszenie, wystarczająca dynamika w ruchu miejskim, niskie spalanie, jest wszystko to, czego oczekujecie od crossovera segmentu B. Nie jest to samochód na długie trasy, nie jest to samochód do ścigania się spod świateł, nie jest to samochód wykonany z najwyższej jakości materiałów, ale przynajmniej to wszystko nie trzeszczy i przynajmniej ładnie wygląda. Ja, szczerze mówiąc, jedno z fajniejszych aut segmentu B, który wymiera. I fajnie, że są takie auta, które próbują ten segment jeszcze postawić na nogi.